Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek z The Sims 4, a dzisiaj przed wami First Look, czyli taki odcinek, w którym będziemy sobie omawiać najnowsze rozszerzenie do The Sims 4, a tym razem są to kryształowe cudeńka, czyli akcesoria. Jeśli chodzi o te akcesoria, ja widziałam bardzo dużo takich negatywnych opinii w internecie. Wiecie, że tak nie, że nie fajnie, że niespecjalnie. I jeżeli chodzi o samą aktywność w tym rozszerzeniu, ciężko mi na ten moment się wypowiedzieć, ale jeśli chodzi o same meble i czy meble i ubrania, to jakoś tak stwierdziłam, że chyba nie jest najgorzej. Wprawdzie zgadzam się z opinią, że te kryształowe cudeńka idealnie pasowałyby do pakietu Kraina Magii i w sumie szkoda, że to nie jest jakoś tak ze sobą połączone, na przykład, nie wiem. No już teraz się nie sprzedaje raczej takich rzeczy cyfrowo, ale mogłyby być połączone, że Kraina Magii i te kryształowe cudeńka razem w taki pakiet do sprzedawania w sklepach, wiecie? Że to byłby taki fajny klimat i wtedy te rozszerzenia jakoś tak taniej. Albo ogólnie powinno być dołożone do Krainy Magii, bo pasuje tematycznie, pasuje klimatycznie i dlatego, że pasuje, ja postanowiłam odkopać pewnych simów, których mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, a jeśli nie, to zapoznacie, czyli Anubisa, Brinkstona oraz Flair. Dlatego, że jak mówię, te kryształowe cudeńka bardzo mi się kojarzą z magią, a to była bardzo magiczna para. Flair jest wampirzycą, a przynajmniej miała być wampirzycą, tutaj chyba na razie nią nie jest, bo to jest wygrzebane tylko z galerii, więc być może nie jest, ale była wampirzycą. A Anubis, moi drodzy, jest magiem. Przegląd zaczniemy sobie od tego, że ja Anubisowi usunę wszystkie rzeczy, które tutaj ma i będziemy sobie po kolei sprawdzać, co dochodzi. Od razu wam mówię, że... bo często to się zdarza... O, jedzenie jakaś... Aha, dobra. Często to się zdarza, że niektórzy wchodząc do mnie na przegląd są zdziwieni, bo czasami się zdarza tak, że ja zupełnie... w sensie pominę niektóre rzeczy i nie jest to wszystko super dokładnie zrobione. Ja nie tworzę takich przeglądów, w których wam dokładnie wszystko pokazuje. Ja bardziej tworzę je po to, żeby swoją opinię wam powiedzieć na temat danego rozszerzenia, więc jeżeli chcecie zobaczyć wszystko w super przyspieszeniu i w ogóle, to włączcie sobie proszę jakiegoś innego twórcę, który robi takie ekspresowe przeglądy i nie za bardzo się wypowiada na dany temat. Ja tutaj z wami posiedzę i troszkę pogadam i pewnie ponarzekam na niewykonanie rzeczy, bo zazwyczaj tak się dzieje. Także to jest tylko taka informacja dla wszystkich osób, które się tutaj zjawiły. O, tak o. I nigdy tu nie były i nie znają mojego stylu bycia. Kryształowe cudeńka, moi drodzy, męskie. Halo, halo, halo. Powinno coś być w tych kryształowych cudeńkach, tak? Tak, o, jest, dobra. No i tak, no to jest to, o czym mówiłam. To mi się bardzo kojarzy cały ten styl tak z magią też. Ja nie wiem, o co chodzi, ale ten sweterek mi się z magią kojarzy. W ogóle jest przepiękny ten sweterek, jest naprawdę śliczny. A no, czy ty mógłbyś się mniej gibać? A to mam wrażenie, że gdzieś już jakbym widziała, ale ta bluza też jest mega fajna. W kolorach tych i tych. Jeżeli chodzi o wykonanie, to żeby wam tutaj też tak, o nie, te łaty na, nie lubię łat na łokciach. Żeby wam też tu wyjaśnić, ja najbardziej wykonania się czepiam, jeżeli chodzi o kity, w sensie kolekcje. Jeśli chodzi o dodatki i inne takie pakiety, akcesoria, to już mniej, bo tam mamy inną aktywność, ale kity na przykład ubraniowe są stricte stworzone po to, żeby to były jakieś VIP ubrania, więc tam się czepiam najwięcej. Tutaj się trochę wtedy czepiam mniej. Fajne są te zestawy, w sensie proste mesze, ale to jest takie coś, co myślę, że każdy mógłby ubrać, no i to jest bardzo magiczne też. Chociaż, no wiadomo, można to jeszcze jakoś inaczej zestawić, ale no z magią mi się jednak kojarzy. Dobra, lecimy sobie na całe ciało. Nie ma nic w kryształowych cudeńkach na całe ciało. Och, jak mi smutno. I bardzo proszę, kryształowe cudeńka tutaj też, tak, o. Dobra, tutaj mamy jakieś bojówki. To bojówki, czy nie? No w każdym razie spodnie, które mogłabym ubrać Simowi. No, myślę, że tak. Myślę, że spokojnie będę mogła je komuś założyć w mojej serii, bo pasują mi ogólnie klimatem. No i lecimy znowu tutaj do, moi drodzy, kryształowe cudeńka. Oho, no i to są takie buty, typowo, no, to będzie bardzo pasujące rozszerzenie do Krainy Magii, oj bardzo. Dobrze mu przewidywałam, okej, tutaj mamy jeden z pierścionków, tutaj mamy drugi z pierścionków, tylko żeby je zobaczyć lepiej, to mówiliście, że najlepiej zobaczyć to jako paznokcie u rąk i faktycznie mamy tutaj coś takiego i to jest pierścionek zaręczynowy i obrączka, jak mniemam. W każdym razie dobrze to wygląda. Lecimy teraz do włosów, zobaczymy, czy w kryształowych cudeńkach mamy jakieś włosy. O, bardzo podobna nawet jest ta fryzura. Tutaj mamy z takim jaśniejszym i tu mamy typowego... O Jezu, jaki fajny... Okej, ta fryzura to jest dla mnie 10 na 10. Zdecydowanie, jest genialna.
Ta jest taka okej, okay, ale ta jest genialna. Ja mam słabość do takich splotów i jeszcze takich detali, jakichś wywosów, dlatego że sama sobie nigdy takich rzeczy nie robię, bo nie potrafię. Więc tak, zdecydowanie mam do tego słabość. I tutaj jeszcze z dodatków bym chciała sobie na kryształowe cudeńka. Podejrzewam, że tutaj jest bardzo dużo rzeczy takich w debugu do odkrycia. Pokaż mi kolczyki. Dobra, bardzo ładne. A to... ej, to jest śliczne, to na szyję. Piękne jest, no, bardzo mi się podoba. Oj, tak. Świetne. W sensie na tym jego tatuażu może to średnio widać, chociaż ja wiem, wydaje mi się, że dosyć dobrze. Jeżeli chodzi o nakrycia głowy, to coś mamy w tych kryształowych cudeńkach? Nic nie mamy. Zarosty? No, w zarostach to będzie ciężko to sprawdzić, nawet jeśli by coś doszło, ale raczej stawiam, że znając życie, nic nie mamy. Przejdźmy teraz do naszej flerci. Flercia ma bardzo bujne kształty, więc nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało na niej. Zacznijmy sobie tutaj od włosów, no i tu mamy damskie wersje tamtych fryzur. Ale one w tej wersji kolorystycznej wyglądają dramatycznie. Pewnie w czarnej są ładne, tak, w czarnej są ładne. Ja wiedziałam, to jest taka fryzura, która w czarnych wygląda dobrze. To jest też bardzo fajne. Mhm. Znaczy to coś tutaj w tych włosach średnio mi się podoba, ale samo to upięcie jest spoko. No i tutaj damska wersja tej fryzury. I tutaj widzę, że w tych różowych mamy kolorowe takie. Aha. A one nie mogły zostać w każdej fryzurze... wiecie... jakieś takie neutralne? Dobra, neutralne są w tych odcieniach. A jak dochodzimy do tych kolorowych, to już się zdarzają kolorowe. No dobra. Miałeś ten kolor włosów. Lecimy sobie dalej. Nakrycia głowy, nic. Dodatki, no to w dodatkach masz to samo zupełnie co twój partner. Okej, okay. Jakieś widzę tutaj. Pończochy takie. Dobrze. No i tutaj, jeżeli chodzi o biżuterię, to mamy zupełnie to samo, co miał Anubis. Rozumiem. Czyli za bardzo nie mamy nad czym się zastanawiać. Obuwie. O Jezu, jakie buty dla kopciuszka! Ej, ja naprawdę, te wszystkie rozszerzenia są jakoś tak robione w momencie, kiedy ja tworzę jakąś serię, to wychodzi rozszerzenie, które bardzo do tego pasuje. No, buty dla kopciuszka, no. No, idealne na... O Jezu, jak ładnie wykonane buty! O nie mogę! Oni zaczęli się starać i te buty zaczęły wyglądać. Ostatnio narzekałam do was, że jest straszny dramat, jeżeli chodzi o buty w Simsach, a te są bardzo ładnie wykonane. Dobra, spódnica z wyższym stanem. Słocze takie basicowe. Na całe ciało, co tutaj? O Jezu, jaka śliczna! Ej, dobra, to jest bardzo ładne. To jest świetne, wręcz bym powiedziała, przepięknie i w ogóle na niej pięknie wygląda, ona taka jest biuściasta akurat ta simka, więc tutaj jest ryzykownie z takimi ubraniami, ale o kurczę, jakie to też jest piękne, ale takie magiczne. Ej, wiecie, z czym jeszcze to by się super łączyło? Jezu, ej, to jest takie kombo Kraina Magii, te kryształkowe cudeńka i zaraz wam powiem, bo ja cały czas zapominam nazwy. Wystrój wilkołaki, nie, zjawiska paranormalne, tak, zjawiska paranormalne, to jest kombo idealne, te trzy rozszerzenia, ten vibe ich. Przecież to się tak łączy, aż mam pomysł trochę na rozgrywkę pewną. Może mi się uda to wykorzystać gdzieś w serii, bo w sumie bardzo bym chciała. A to też jest mega fajne. No, takie... O Jezu, i to jest takie... Bardzo takie wiedźmowate. No, podobają mi się te rzeczy. W tym sensie one nie są uniwersalne, ale są do stworzenia takich naprawdę oryginalnych, ciekawych rozgrywek. I tutaj taka bluzeczka też przyjemna. W sensie nie jakaś nadzwyczajna, ale jest przyjemna, myślę, w połączeniu z tą spódnicą. Dlatego, że flercia ma tutaj trochę takie bujne kształty i ja współcześnie, gdybym ją robiła, to raczej by takich aż nie miała. Natomiast też wtedy miał być taki vibe tej postaci, więc może stąd te wszystkie kształty. No wydaje mi się, że to chyba tyle, jeżeli chodzi o kas. Możemy sobie przejść do trybu budowania. I słuchajcie, zrobimy sobie też taką rozgrywkę krótką z tego, żebyśmy wiedzieli, jak mniej więcej działają te akcesoria, co tam mniej więcej można w tym zrobić, czyli będą prawdopodobnie takie dwa materiały, ale na razie wchodzimy sobie tutaj, żeby sprawdzić, jak to wszystko będzie wyglądać. Bardzo proszę mi powiedzieć,
co tutaj dokładnie dochodzi. Ja to muszę wiedzieć, ale zanim będę to wiedzieć, to zrobimy sobie tutaj... O Jezu, jak tu jest ładnie. Ej, bo ja lubię Sansekwoje. Zawsze zapominam, jak bardzo lubię to otoczenie, bo ono jest takie ładnie miejskie. Ono nie jest takie brzydko miejskie, tylko ładnie miejskie. Więc jakby Sansekwoje za takie większe miasto obok Cooperdale, czy jakkolwiek to się wymawia, nigdy nie wiem. Tak traktuję sobie Sansekwoje. Lecimy tu. No mówiłam, no to tak kurczę mi daje tą krainą magii. Świetnie to wygląda. O Jezu, jak ładnie mrocznie. A wiecie, że ja lubię mroczne rzeczy, nie? Tutaj chyba nic nie mamy, nic się nie świeci. Tu się mi coś świeci, ale to nie z tego rozszerzenia, widocznie coś nie kliknęłam. A z pozostałych rzeczy nic. No więc lecimy dalej, moi drodzy. Tutaj G i... Jezu, tak! Taki drewniany jak z The Sims 1! Nie kojarzycie na 100% drewnianego fotela z The Sims 1. Ale był taki i ja go uwielbiałam. I to jest... Okej, dobra, no... Świetna kanapa pikowana. I ma taki zielony odcień. Jezu, ale mam teraz pomysł na zrobienie domu i w ogóle serii. Serio, oglądam to i mam pomysł na zrobienie serii. To jest jakiś kosmos, ale świetnie. No to mniej mi się podoba akurat. Ale to takie nie w moim klimacie, takie przesuwne półki za bardzo nope. Dobra, tutaj mamy taki stolik ze szkłem, taki bardzo elegancki. Jejku, brakowało mi takich dobrze wykonanych, eleganckich mebli, takich w takim współczesnym EA-owskim klimacie, czyli właśnie coś takiego. I ta półeczka na duperelki, ale tutaj pewnie nic nie możemy włożyć i to tylko tak będzie wyglądać. A to co to jest? Blikowane... O Jezu, tak! Ależ to będzie można pięknie połączyć! Dobra, no cudnie. Tutaj mamy jeszcze takie, no to wiadomo. Ej, no, znaczy, ogólnie ja wiem, że to jest bardzo... Ogólnie ja wiem, że to jest bardzo taki design... który nie przemówi do większości raczej... A to co, to taka półka? Aha, dobra, pewnie przy lustrze. Nie przemówi do wszystkich, bo to jest bardzo dziwne wręcz. Takie, no, zamkowe, pałacowe, ale ja kocham takie rzeczy, bo basiców mamy tyle, że już naprawdę dość. Dość, ile można tych basiców w rozszerzeniach przyjmować, a tutaj mamy naprawdę taki klimat takich dawnych lat, poszukiwania złota, coś takiego, no. Świetnie. Widać pewnie po mojej minie, że jestem bardzo podekscytowana. O, i możemy stanowisko handlowe jeszcze tutaj mieć. Kolejne takie normalne. Przyda mi się takie stanowisko handlowe. W ogóle teraz w rozszerzeniach jakoś mamy tych akcesoriach stanowiska handlowe, ale to bardzo dobrze, bo ja lubię handlować. Jezu, ta roślinka! Zieleninka się nie zmienia, ale zmienia się doniczka, no śliczna roślina. A to co? Ale świetny detal na ścianę. Dobra, tutaj mamy jakieś plakaty, które zaraz sobie sprawdzimy, jak one będą wyglądać. Nie mam niestety klawiatury numerycznej, więc muszę robić to w ten sposób, ale świetne. Jakby teraz wydali Krainę Magii z tak detalistycznymi, tak. No z takim detalizmem to by było świetnie. Och, i to... I tutaj mamy na jakąś kolię, widzę. Gablotka na cudeńka. O, dobra, wykonanie tego to jest takie zero na dzień. O Jezu, taki dywan wiedźmowaty. O Jezu, tak. Ależ pięknie to wygląda. Podoba mi się to. No. W sensie, to pewnie jest na takie pojedyncze pogranie. W sensie, włączacie raz i tyle, ale jedno... No dobra, oni wiedzą, co zrobić, żebym powiedziała, że meble są świetne. Dają mi vintage lampę taką w tym... Jaka biblioteczka piękna! No dobra, no... Okej, okay. jeju, jaki ja mam piękny dom w głowie teraz. Ja chyba muszę iść i zaraz budować.
Okej, okay, no cudowność. I wyobraźcie sobie takie w takim domku retro. A wiem, pokażę wam. W sumie co ja się będę, pokażę wam w jakim. Te meble w takim domu, właśnie w takim domu, jak ten, który budowałam notabene właśnie dla Anubisa i Flair. No przecież to by była magia, bo tutaj, kurczę, czujecie tę taką starość, takie drewno, takie coś takiego. I tutaj zrobić sobie pracownię gdzieś na te kryształki. On tutaj miał w sumie szklarnię taką i w ogóle, ale tą szklarnię można by było wywalić i tutaj sobie zrobić te pracownie do, i w takim klimacie tutaj, albo gdzieś tutaj, jak mamy te podziemne przejście takie do tej piwnicy, nie? Kojarzycie na pewno. Znaczy nie wiem, czy kojarzycie, bo ta seria była tak dawno temu, że możecie nawet nie wiedzieć, że ta chata składa się z tajemnych przejść. I tutaj mamy tę magiczną salę i salę wampirzą i tutaj dobudować salę, gdzie byśmy sobie budowali tworzyli tę sztukę z tych kryształów, nie? I tak przychodzić sobie tędy, czy tą wieżyczką, czy tamtą, bo one miały zejście jeszcze do tych piwnic. No dobra, może nie 10 na 10, po prostu bardzo mi się podoba, dlatego że jest czymś innym, jeżeli chodzi o meble. Mnie bardzo brakuje takich innych rzeczy, bo tak jak mówię, takie typowe, basic-i, koskie, to tutaj jest ich bardzo dużo. A takich rozszerzeń wprowadzających taki vintage klimat jest mało, a ja nie wiem jak wy, ale ja na przykład bardzo lubię takie vintage rzeczy, szczególnie przy takich seriach stylizowanych na dawne czasy, więc no, jest super. Już się będę żegnać z wami, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, że możecie użyć mojego kodu MSCARLET podczas robienia zakupów, wtedy procent z waszego zamówienia wędruje do mnie, chyba 7%. Oczywiście to wam nie powiększa tego rachunku finalnego. Kod działa do końca marca na wszystkie gry z serii The Sims zakupione na aplikacji i jej app. Żegnam się z wami. Trzymajcie się cieplutko i cześć!